Witajcie, kochani! Bardzo się cieszę, że po dwutygodniowej przerwie możemy znowu spotkać się na kółeczku plastycznym online i wykonać wspólnie ciekawe prace plastyczne i techniczne. Dzisiaj zachęcam Was do tego, aby wykonać krajobraz morza. Wakacje kojarzą nam się z różnymi wyjazdami nad morze, w góry, ale nie tylko, bo przecież wspaniale spędzić można czas też w domu lub na wyjeździe do babci, dziadka, na wieś, w różne piękne zakątki Polski. No ale dzisiaj właśnie chciałabym Wam zaprezentować z talerzyka papierowego krajobraz morza. Przygotujcie proszę talerzyk papierowy, kawałek niebieskiej wełny, dziurkacz, klej, białą i żółtą kartkę papieru, pastele, ołówek i nożyczki. Jeżeli nie macie pasteli, świetnie, przydadzą się również inne kredki albo po prostu farby. Zapraszam do wykonania. Zacznijmy od narysowania poziomej linii na środku talerzyka. Teraz wytniemy tę część tak, aby ta rameczka tutaj została. O, w ten sposób. Jak odwrócimy, to mamy koszyczek. Ale tak zostawiamy już talerzyk. I teraz będziemy kolorowali albo malowali granatowym kolorem tę część, resztę błękitnym. Teraz kolorujemy błękitną kredką niebo. I tak może wyglądać nasz talerzyk. Teraz zabieramy dziurkacz i robimy kilka dziurek na granatowym kolorze. Ja wykonałam 9 dziurek i teraz zabieramy niebieską wełnę i będziemy przekładali tak, jakbyśmy szyli od dołu do góry. Z jednego końca na drugi. Zobaczcie. Powstanie taka jakby pajęczynka. Może prawie gotowe, możecie jeszcze więcej poprzekładać wełny. A jeżeli uznacie, że to już koniec, odwracamy talerzyk. Tutaj ucinamy i zawiązujemy dwie końcówki. Ucinamy. I to prawie gotowe, no bo jeszcze brakuje nam na przykład słońca, chmur. Możecie też wyciąć i nakleić na przykład żaglówkę albo statek. To już zależy od Was. Ja teraz wytnę chmury i słońce.
teraz te trzy części przykleję. I gotowe. Dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia za tydzień.